Cześć, w tym filmie chciałem Ci zaprezentować 10 szybkich porad, dzięki którym możesz poprawić swoje Allegro Ads. Porady te prezentujemy na łamach naszej grupy wsparcia na Facebooku, która nazywa się Wsparcie Sprzedaży na Allegro. Serdecznie się zapraszam do tej grupy, tam codziennie publikujemy różne materiały. A jeśli chodzi o porady, dzisiaj przedstawię 10, łącznie będzie ich 30 i to jest pierwszy z trzech takich odcinków odnośnie tego, więc zapraszam Cię do oglądania. Pierwsza porada odnosi się do miejsc emisji, w których są wyświetlane Twoje kampanie. E, I tutaj, w, żeby takie miejsce sprawdzić, jakie statystyki są danego miejsca emisji, e, przechodzimy do zakładki statystyki, następnie wybieramy interesującą Cię kampanię, e, potem przechodzimy do zakładki grupy reklam i tutaj jest taki przycisk wymiary, klikamy i pokaż dane w rozbiciu na miejsce emisji, zapisz. I na podstawie tego widzimy, że na przykład strona oferty ma zwrot 29, a wyniki wyszukiwania 51 i idzie tam mniej budżetu, bo tylko 19 zł. Więc co możesz zrobić z taką kampanią? To jest, możesz ją rozbić, pobrać oferty z tej kampanii i rozbić na danej grupie reklam, żeby było tylko jedno miejsce emisji i na przykład na wyniku wyszukiwania odpowiednio zwiększyć stawkę, tak żeby więcej tego budżetu schodziło, bo ten zwrot jest bardzo dobry więc tak możesz przejrzeć wszystkie kampanie i bardziej grupy reklam, gdzie nie rozbiłeś tego wcześniej na miejsce emisji i na podstawie tych statystyk możesz znacząco poprawić wyniki swoich kampanii. Porada druga odnosi się bardziej do tego, abyś miał porządek w nazewnictwie swoich kampanii i na przykład jeżeli nazwałeś kampanię tak, że potem druga osoba może nie wiedzieć odnośnie, których produktów jest ta kampania. Możesz zmienić nazwę przechodząc do widoku kampanii. Tutaj jesteśmy w zakładce kampanie i wybieramy dowolną kampanię, na przykład tutaj okrycia wierzchnie. Tutaj masz taki przycisk, przechodzisz do widoku kampanii i masz taką ikonkę i tutaj możesz sobie zmienić nazwę kampanii, na przykład okrycia wierzchnie żółte. To już od ciebie zależy. Bardziej chodzi o to, żeby miał porządek w tym i żeby łatwiej było potem sobie optymalizować danej kampanie. Rada trzecia odnosi się do tego, gdy masz problem z tym, że Twoja reklama się nie wyświetla, po pierwsze sprawdź, czy dobrze stworzyłeś tytuł oferty. Zasięg danego tytułu możesz sprawdzić, wchodząc w planer kampanii. I tutaj w Pisać frazę kluczową. Na przykład znalazłem ofertę, która się, to są żarówki samochodowe, która nazywa się Narwa LED Range. No i założę się, że taka nazwa jest bardzo rzadko wyszukiwana o ile jest. Poniżej 200. A jeżeli byśmy wpisali tam żarówki samochodowe, jeszcze najlepiej model pojazdu. To wtedy mielibyśmy idealnie dopasowane wyszukiwanie do naszego konsumenta. Porada czwarta odnosi się do kampanii graficznych. Tutaj przeważnie słyszę takie głosy od różnych sprzedawców, że te kampanie nie działają, natomiast nie działają, gdy nie są optymalizowane. Jak możesz taką kampanię optymalizować? Powinieneś udać się do zakładki statystyki, reklama graficzna i tutaj wybierasz sobie dowolną kampanię. Przechodzisz do widoku grup reklam, a następnie to są takie trzy kropki, i pobierasz sobie raport wyszukiwanych haseł. Wtedy widzisz, na jakie hasła się mówi się też i wiesz, czy to odnosi się do Twoich produktów. I wtedy możesz te hasła, które są błędne, możesz je dodać w wykluczających i będziesz pokazywał się tylko osobom, które są naprawdę zainteresowane Twoim produktem. Przykładowo, jeżeli na przykład sprzedajesz grille ogrodowe. I chcesz reklamować się na hasło Grill, możesz na przykład wyświetlić się, gdy ktoś pisze Grill a 4. Także warto sprawdzać sobie tutaj te raporty. Najlepiej raz w tygodniu to jest takie minimum. Im częściej, tym lepiej. Porada piąta odnosi się do minimalnych stawek, za jakie możesz reklamować swoje produkty, i możemy to sprawdzić dodając nową kampanię. I przykładowo wybierzemy sobie jakąś, jakiś dział, na przykład moda. I w tym przypadku będzie to tylko 10 groszy. Także sprawdź, w jakich kategoriach się reklamujesz, jakie są tam minimalne stawki, bo może się okazać, że jedna z kampanii, którą możesz uruchomić, będzie z najniższą stawką, która przynosi bardzo fajne wyniki zawsze. I Jeżeli reklamujesz się z jednym, w jednej z kategorii, w której jest 10 groszy, warto z tego skorzystać i możesz reklamować te produkty zarówno po 10 groszy, a potem wybrać sobie najlepsze i reklamować np. po 50 groszy. Warto testować, warto optymalizować też usta odnosi się do tego, że jedną ofertę możesz mieć w dwóch kampaniach jednocześnie. I sprawdźmy to sobie na tym przykładzie. Jest to jedna kampania i widzimy, że jedna z ofert ma zwrot 8, druga 46. Więc śmiało możesz taką ofertę wyciągnąć do drugiej kampanii, pobrać jej numer i w drugiej kampanii uruchomić się z wyższą stawką, tak żeby mieć na niej większy zasięg i oczywiście większy obrót. W poradzie siódmej pokażę Ci, jak z kampanii automatycznej przejść na kampanię manualną, w której samodzielnie wybierzesz oferty. Jeśli chodzi o kampanię automatyczną, mam tu na myśli kampanię, w której ustawisz automatyczne reguły, na przykład reklamujesz daną kategorię, w tym przypadku sukienki i w statystykach widzisz, że na przykład jedna z sukienek ma znacząco niższy zwrot niż kolejna. No i nie chcesz, żeby ta oferta była w tej kampanii, ponieważ zaniża zwrot całej naszej tej kampanii, więc możesz po prostu pobrać sobie te oferty do pliku XLS i następnie w Excelu przefiltrować oferty, które mają tylko odpowiedni zwrot i uruchomić kampanię ręczną. Gdy pobierzesz sobie taki plik, możesz przefiltrować tutaj po zwrocie z inwestycji, jeżeli mają poniżej zakładanego, to prawdopodobnie coś jest nie tak z tymi ofertami, więc albo jest do poprawy miniaturka, opis, albo oferta nie Kolejna rzecz to jest posortowanie po liczbie sprzedanych sztuk. Sprawdź, czy oferty, które najlepiej sprzedają się poprzez AC, masz ich dużo na magazynie. No i kolejna opcja to jest na przykład sprawdzenie, czy CTR jest odpowiedni. Jeżeli jest słaby, czyli tam dużo poniżej 1%, to prawdopodobnie do zmiany jest miniaturka. Więc warto sobie przejrzeć taki plik i mieć wgląd, które oferty na pewno są do poprawy. Porada dziewiąta odnosi się do tego, że jeżeli wyniki Twoich działań reklamowych nie zadowalają cię, no i przeszedłeś wszystkie kroki optymalizacji, to możesz również spróbować optymalizować poprzez zwiększanie, zmniejszanie lub całkowite wyłączanie, w zależności od czasu, i możesz sprawdzić trendy na swojej kategorii w narzędziu Allegro Analytics. Tutaj jest zakładka Trendy w czasie, na przy... następnie Sprzedaż według godzin, dni, tygodnia. Przejdźmy do tej zakładki, Weźmy całe Allegro i na przykład sprawdźmy na frazy kartony. Weźmy dłuższy o, czas, 180 dni. I widzimy na przykład, co dla mnie nie jest zaskoczeniem, że najwięcej kartonów sprzedaje się w poniedziałek, w godzinach 10-11, gdzie wszystkie firmy zaczynają pracować. I mając takie informacje możesz na przykład znacząco zwiększyć stawki CPC na te najlepsze godziny, a na takie dni jak na przykład sobota całkowicie wyłączyć lub dużo zmniejszyć stawki. I dzięki temu osiągniesz lepsze wyniki swoich działań. Po redzie 10 pokażę Ci, jak wyliczyć, czy zarabiasz reklamując się również w AdSach. E, ten przykład będzie odnosił się do oferty, która również jest promowana e, i jest to dział e, Hamaki. Na e, uproszczenia przyjmijmy sobie takie proste liczby. Inwestujemy w ADSA, czyli nasz budżet to jest 100 zł. Zakładamy zwrot z inwestycji na poziomie 15 zł, czyli osiągamy obrót 1500 zł. Podstawowa prowizja Allegro to jest 9,5% plus 5,35% od oferty wyróżnionej, czyli łącznie tutaj wychodzi nam 14,85, od 1500 zł daje nam 222,75 zł prowizji. Załóżmy sobie, że mamy marżę na tym produkcie 40%, czyli z 1500 zł zostaje nam 600 zł, i od tych 600 zł odejmujemy sobie prowizję Allegro i inwestycje w wadcy. Także tutaj widać, że nie zawsze należy wybierać pomiędzy promowaniem i ADS-ami. Często dobrym wyjściem, a nawet w większości przypadków, jest łączenie tego, a całość kosztów reklamowych, wliczanie po prostu w cenę. Pamiętajcie, że koszty reklam, koszty prowizji nie płacicie Wy, tylko przerzucacie to na klientów. Wam ma się zgadzać końcowa liczba, która zostaje wam po sprzedaży tych produktów. Na dzisiaj to tyle. Była to pierwsza z trzech części takich porad. Jeżeli chcesz być na bieżąco z takimi poradami, wrzucamy je codziennie na naszą grupę. Także jeżeli masz może pomysły na jakieś inne porady, to chętnie je przeczytam. Pisz w komentarzu, jeżeli masz jakieś pytania, również pomożemy. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Na razie.